Szok i niedowierzanie. Zinedine Zidane, trener Realu Madryt, odchodzi. Co zatem jest powodem tego, że odchodzi z Realu Madryt? Czy jest to czasem ciężka choroba? O tym w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, na konferencji prasowej, praktycznie na dzień przed 1 czerwca 2018 roku, Zinedine Zidane, trener Realu Madryt, ogłosił, że ustępuje ze stanowiska trenera. A tak naprawdę szokująca informacja, szokująca decyzja i decyzja, która nawet tutaj zdziwiła prezesa Realu Madryt, ponieważ sam przyznał podczas tej konferencji prasowej Florentino Perez, że nie planował zwolnić Zidana. Co tak naprawdę jest powodem tego, że Zidane podał się do dymisji? Przecież ostatnio zdobył z Realem Madryt Ligę Mistrzów, bardzo dobrze mu szło, może troszeczkę gorzej mu szło w lidze hiszpańskiej, ale na dobrą sprawę Zidane tak naprawdę był przygotowywany do przejęcia sterów w Realu Madryt. Przecież wcześniej był piłkarzem Realu Madryt, później był asystentem Realu Madryt, a teraz ostatecznie przejął tutaj ster jako trener Realu Madryt. Mówiło się o tym, że to będzie trener na lata, nawet na 2, na 3, na 4 lata, a teraz się okazuje, że rezygnuje i to praktycznie z dnia na dzień po sukcesach. Także bardzo ciekawa tak naprawdę sytuacja. Ogólnie tak, domysły są dwa. Po pierwsze, jest to ciężka choroba, albo też po prostu względy sportowe. Ciężka choroba, tutaj media zagraniczne podają, że być może to ze względu na stan zdrowia Zidane zrezygnował, bo wykryto u niego jakąś chorobę, która w przyszłości nie pozwoli mu na prowadzenie drużyny. I druga informacja mówi o tym, że Zidane może zostać selekcjonerem reprezentacji Francji, tak, selekcjonerem reprezentacji Francji po mundialu, czyli po mistrzostwach świata, i dlatego rezygnuje właśnie w teraz, bo jakby tutaj gdyby po prostu zrezygnował po mundialu świata w prowadzeniu Realu Madryt, no to by dziwnie to wyglądało, a tak to zrezygnuje jeszcze przed mundialem, a później ewentualnie po mundialu przejmie tutaj funkcję selekcjonera reprezentacji Francji. Wiadomo, że na razie nie zostanie tak selekcjonerem, bo kto inny jest po prostu selekcjonerem Francuzów, natomiast mówi się o tym właśnie, że dopiero po mundialu, bo przecież po mundialu będzie wiele przetasowań, jeśli chodzi o funkcję selekcjonera, że Zidane ma objąć funkcję, stanowisko selekcjonera. Zobaczymy, czy rzeczywiście która z tych plotek się tutaj potwierdzi. Wiadomo tylko tyle, że Zidane rezygnuje tutaj z funkcji trenera. Co ciekawe, warto też dodać, że powiedział taką rzecz podczas tej konferencji prasowej, że nie planuje tak naprawdę podjęcia pracy w roli trenera i nie szuka też pracy w roli trenera, czyli albo po prostu jest chory, jakaś choroba tutaj go tak trapi, albo też ma zapewnioną funkcję selekcjonera, tak, nie szuka funkcji trenera klubowego, bo na przykład już jest przymierzany do reprezentacji Francji po mundialu, po mistrzostwach świata. To wszystko na dzisiaj. Napiszcie w komentarzach, która według Was opcja jest możliwa do realizacji i dlaczego Zidane tak naprawdę nagle zrezygnował ni stąd, ni z owąd. Tak, co jest powodem tego? Przecież raczej nie jest osobą tutaj, która robi jakieś kontrowersje, jakieś skandale. Naprawdę dziwna sytuacja, zwłaszcza, że zdziwiła ona samego prezesa Realu Madryt, a wiemy, że taki klub jak Real czy Barcelona to są kluby, które no, mają pewną filozofię, pewną taktykę, jeśli chodzi o prowadzenie. I taka nagła zmiana funkcji tutaj trenera, no, jest czymś dziwnym. To wszystko na dzisiaj, dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.